Dzisiaj kolejny dzień deszczowy w Holandii. Teraz za jakieś 15 minut, tak mi się wydaje, za jakieś 15 minut powinnam dojechać do Amsterdamu. Będę przejeżdżać przez Amsterdam. Także się tam mam ładować w okolicach Amsterdamu i z powrotem kierunek na Niemcy. Także możecie coś zobaczyć razem ze mną, zobaczyć część miasta Amsterdamu wzdłuż autostrady. Teraz się zaczyna właśnie strefa wielkich budynków tutaj, także jakieś tutaj monstra powstały ileś lat temu. Mogę jechać prawym pasem, mówicie? Dobra, to jedziemy prawym. Jak jest prawy pas otwarty, to jedziemy. Tak, strefa wielkich budynków, wieżowców. Już dawno, dawno tędy nie jechałam, kurczę, 6. No, ponad, wiecie co, ponad 6 lat temu, jak nie jeździłam tutaj na Holandię, przez Holandię. Także po 6 latach jestem znowu na Holandii. Że takie ciekawostka, zwiedzanie częściowo. Jeden wielki plac budowy jest wzdłuż autostrady. Będę musiała się zająć naczepą, przygotowaniem jej do załadunku, gumy, pasy, jakieś tam, nie wiem, inne bajery, szmery. Oczywiście na firmie jest w ogóle zakaz, wiadomo, filmowania, nagrywania, zdjęć, w ogóle. No byłam tam się ładować, a ten i na wstępie już powiedzieli, że oczywiście nie ma palenia, nie ma jazdy szybkiej, nie ma nawet radia słuchania, co mnie bardzo zdziwiło, że nawet radio nie wolno używać. Nie wiem, co w ogóle ma radio do tego, no ale szczegół, niech im tak będzie. A poza tym radio u mnie się zepsuło w samochodzie, nie wiem, co się stało, bo nie działa. Przypuszczam, że może bezpiecznik gdzieś tam się przypalił, czy coś tam, jakieś zwarcie było. I dlatego po prostu już ten, nie mogę go włączyć. Okaże się na miejscu, jak ten, jak zjadę na bazę i będzie wiadomo, co było efektem. Skończyła się jazda. Teraz czas do pracy. Ostatnio jak to ładowałam, to wystałam się
2 godziny, prawie 3 godziny tutaj na firmie. Zobaczymy, ile dzisiaj będzie. Jest godzina za 10:12. Za 10:12. Zobaczymy, jakie tempo będą mieć. Ale przypuszczam, wczoraj dlatego długo, że raczej chyba była zmiana szychty czy coś tam na hali i z tego względu trwało to długo, bo później jak już 2 samochody przede mną wjechały, to jakoś tak w miarę szybko było, że ja wjechałam. No ale zobaczymy. Teraz tylko numer referencyjny, światło. Koniec jazdy, moi drodzy. Witam ponownie, teraz już jestem załadowana. Papiery sporządzone, wyjechałam z firmy, żeby na firmie nie stać, zresztą tam nie było miejsca, żeby stać, musiałam pauzę zrobić. No jak mówiłam, na 4 godziny coś, ile tam, no na 4 godziny przyjechałam na firmę. 10 minut po firmie się pokręciłam, żeby dojechać na bramę, do hali się załadować. Załadowałam się, pospinałam się, pauzę zrobiłam. Obiad sobie zrobiłam, już po obiedzie pomyłam. Teraz sobie przed chwilą zrobiłam deser na trasę. Kiwi z jabłkami. Jeszcze tutaj banan powinien być, ale nie mam banana, bo nie kupiłam, nie byłam w sklepie na zakupach. Z jogurtem. Także będę miała mieć na drogę, żeby mnie zgłodnieć, gdyby coś tam. Jeszcze deszcz pada, ciągle deszcz pada, tak pada, nie pada. Ale pada. Trochę mniej, ale pada. Jeszcze trochę porąbane to auto jest, powiem wam, bo kurczę, jak włączę ogrzewanie, to tak nie działa, jakbym chciała. Teraz w drugą stronę. Dobra, szybko, 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 zanim mina, zamokną lusterka. Także wyjechałam z firmy, stanęłam tutaj z boku pod jakąś inną firmą. Szalungi, co woziłam, tutaj jest poukładane ładnie. Tutaj obok jakieś solary, widzą, że są. A ten, kurczę, no. A, no i co, będę jechać teraz na Niemcy, nie? Holandii. Dobra, zamykamy ogrzewanie. A, jeszcze lusterka. Kurczę, dobra. Tak to jest, jak coś nie działa. Mam wrażenie, że auto się rozpada. Powoli. Ma już swoje kilometry. Swoje lata trochę tutaj pochodził, czyli chyba tak zwany przychodzi czas na wymiankę, z tego co słyszałam. No ale jeszcze trochę mu tutaj, no niedużo mu brakuje do 400 tysięcy, no ale dobra, okej. Come on, come on, come on, come on. Fajną dróżkę tutaj mam, a do wyjazdu cofać nie mam po co. Znowu, więc będzie fajny wyjazd. Zmieścić się zmieszczę, bo widziałam. Kiedyś tutaj też, kurde, jechałam, bo trochę pod zły numer mnie tutaj pokierowało, że skręciłam, a tu praktycznie wjazdu do firmy nie ma, jest jakaś brama, ale dla osobówek,
dalej jest ślepa uliczka i chyba mieszkańcy gdzieś tam. Dobra, także zobaczycie sobie wyjazd. No, come on. Jedziemy. Już mam tyle pauzy. Godzina. Sam raz. Wszystko popakowane, pochowane. No właśnie, tutaj po prawej stronie te rusztowania są. No. Ale niestety nie dla mnie. Dobrze do prawej strony tutaj przytulić i wtedy się zmieszczę, bo tam jest wyjazd taki, no, dla osobówek bardziej. To tak będzie się trzęsło. To wy dużo nie zobaczycie, jak będzie się tak trzęsło. A tutaj pomiędzy tymi krzakami muszę się zmieścić. Tutaj się ładnie przytulić do prawej strony i tutaj muszę wyjechać. A to kurtka mi tak tutaj szaleści. Ja się zastanawiam, co tu takiego. Nie ma rowerów, nie ma rowerów. Dobra. Ostatnio się zmieściłam, to teraz też się zmieszczę. Aha. Jeszcze jedno auto. No nie powinno tak, ale kurczę. Wychodzi na to, że za długi statyw i dlatego. Dobra. Teraz wyjazd. O, jak ładnie się zmieściłam. Czyli 4:10 mam wyjechane, 4,5 godziny jazdy. 370 prawie kilometrów do tego, do celu, do granicy, nie wiem, bo też tam lądówką jakoś będę jechać koło Amsterdamu, inną drogą będę się przemieszczać. I ten, także dzisiaj nie dojadę. Choćbym chciała na 10 godzin, to też nie dam radę, dlatego że już 3:15 mam, chciałam powiedzieć wyjebane, 3:15 już mam zużyte, także dzisiaj normalną pauzę 11 godzin robię, minimum i ten, i jak to się mówi, no i na 13 godzin pracy, więcej nie mam co. Także dopiero jutro dojadę na ten, a czyli nie na miejsce rozładunku, tylko na ten, na bazę. No tutaj stacja, ale zamknięta. Wczoraj nie miałam gdzie stać, kurczę, musiałam szukać na jakiejś tam strefie przemysłowej miejsca. Objeździłam wszystkie uliczki, oczywiście jak to w Holandii jest, brama przy bramie, wejście przy wejściu, parking dla osobówek, kurczę, na całej długości tej ulicy. Także nawet nie było takiego miejsca, w ogóle jakiegoś tam ogrodzenia, drzew, żeby mogła się całym tym zestawem schować.
Znalazłam jedno miejsce, które wcześniej widziałam, było wolne i tam wróciłam się i po prostu stanęłam, nie? Taka sobie stacyjka tutaj jest. Jak widzicie, mała. Tam parking z przodu. Że praktycznie wieczorem stanąć tutaj nawet nie byłoby gdzie. Muszę na chwilę wyskoczyć z samochodu. Ja niestety robię teraz porządek w lodówce. Przy okazji, jak muszę wyjść z samochodu. Zobaczcie, tyle wędliny sobie kupiłam w Polsce. Miałam w lodówce. Co prawda na początku mi się jeść nie chciało. Zjadłam parę plastrów, praktycznie tydzień czasu przeleżało mi w lodówce i się nie nadaje do zużycia. I mój boczuś, widzicie, nawet boczek tak samo muszę wyrzucić. Kurczę, normalnie aż serce się kraje, tyle dobroci muszę wyrzucić. Co my tutaj jeszcze mamy? To jest puste. Też mogę wyrzucić. To może być tu, to tu. Dobra, to może zostać. Powiem wam, że nie myślcie sobie, że ja tak wyrzucam jedzenie, ale po prostu czasem jest taka sytuacja, że naprawdę nie chce się jeść i nawet człowiek spojrzy na jakiś tam produkt i po prostu mu się nie chce, wybierać coś innego, jak coś łatwo strawniejszego do jedzenia, coś lekkiego i później jest to, że to leży w lodówce jeden dzień, drugi, trzeci, piąty.
I ten, aż w końcu przychodzi taki moment, że widzicie, że ja to muszę powyrzucać. Jeszcze coś mam do wyrzucenia, a z tamtej strony. No i taka sytuacja się też często nieraz zdarza. A jak stałam na strefie przemysłowej, na zonie, no to tam wiadomo, nigdzie kosza przeważnie nie ma, żeby wyrzucić, i tak to właśnie już wolałam to w lodówce trzymać, w chłodnym temperaturze, niż wyciągnąć to na zewnątrz w reklamówce i żeby mi tutaj w kabinie śmierdziało, nie? No, dobra, czyli to i to. O, mleko. Jeszcze smak. Dzisiaj ten skończyłam, także to jest puściutkie, tam jakieś resztki ledwo. Tutaj też do wyrzucenia. Kartek nie ma nic więcej, nie ma nic więcej. Dobra. Nowy woreczek na śmieci mam. Już. Sorry, czasem tak jest. Kurde, jedźcie, jedźcie, nie stójcie, bo ja mam jeszcze godzinę. Za 10, 6, za 27, za 28, w pół do 8 i 6, 7, półtorej godziny jeszcze jazdy. Dobra, to przeczyszczona. Jadę. Jedziemy, nie? Jak myślicie? Najwyższy czas na Niemcy. Atakujemy Niemcy dzisiaj w piątek. Wjechałam na Niemce. Się nie zmieszczę, tu w ogóle coś jest. Wiecie co? Sprawa jest taka, że ja szukam miejsca na ten nocleg. Dlatego, że mi zostało 40 minut, a na tej autostradzie, co ja mam przejazd, niestety, ale nie znalazłam parkingu na nawigacji. I kurczę, teraz szukam właśnie miejsca, gdzie by można było stanąć. A tutaj zamiast puste miejsca, to tu jeszcze osobówki, kurczę, stoją. Jak na złość, jeszcze nie pojechali do domu. I taka to sprawa jest, moi drodzy. Jeszcze się.
nie zawalę tej lampy. Nie. Czemu nie pojechaliście? Kurczę, no. No potrzebuję. Ta naczepa taka stara, że haha. No, ta osobówka by se mogła jechać. No i co? I nie mam gdzie stanąć. Jak widzicie. Tutaj bym się wtegowała, ale... Ej, no chyba raczej... Tutaj się wteguje, wiecie? Jak myślicie? Mogę tutaj stać? O tutaj? O tutaj? Chyba ja, co? Jak stanę się przytulę, to będzie przejazd dla osobówek. Dobra, spróbuję tutaj się wcisnąć. Powinno być dobrze. No bo gdzie mam się pchać dalej, szukać? Aż nie chce mi się jechać nigdzie dalej. A to tankpol jest. Postawimy się. Będzie dobrze. Chyba. Kurczę, nie mam... Właśnie te pół godziny, 40 minut to zawsze mam w rezerwie, gdyby miejsca nie znalazło, musiała na inną zonę jechać. To był dobry pomysł, powiem wam. Trochę do przodu. Będzie dobrze. I co? Fajnie się zabukowałam, co? Dosyć sporo miejsca jeszcze tutaj jest. A, super. Tutaj brama też jest, ale z tego co widzę, to przejazdu, wyjazdu nie ma. Więc mogę sobie stać tu, gdzie stoję. A tu można było jeszcze nawrotkę zrobić, a ja się męczyłam cofając. No ale co tam. Manewrów ćwiczę nigdy za wiele. Pod drutami będę stać. Gdyby mi prądu brakło, to mam prąd skąd wziąć. Nie? A tam jakieś szroty, szrociarnia. I teraz tak. A, jeszcze nie, jeszcze ta 19:04. Także właśnie, tak jak mówiłam, to zawsze pół godziny, 40 minut, prawie tak do mniej więcej, no nie całą godzinę. Zostawiam sobie zawsze czas na szukanie gdzieś miejsca. Także trochę błąd popełniłam, zanim wjechałam na tą autostradę, bo wcześniej była stacja. Ale z tego, jak przejeżdżałam, to widziałam, że wszystkie miejsca były pozajmowane i pewnie bym nie znalazła miejsca. A tutaj, no o tyle, że mam szczęście, że znalazłam tą
tą drogę zakończymy. Wpisz zakończenia. No. Że właśnie tutaj udało mi się znaleźć tą uliczkę i teraz mogę tutaj, kurczę, pauzę kręcić do jutra. Zakazu nie ma nigdzie. Także się trochę zdziwiłam, kurczę, niby zona, strefa przemysłowa i te miejsca, co są wzdłuż ulicy do parkowania, powinny być wolne, ale... ale nie były wolne i... osobówki jeszcze stały, jakaś tam naczepa stała, tam gościu jakiś tam samochód ładował na lawetę i... no i się trochę zdziwiłam, no ale dobrze, że chociaż tutaj mi się udało, nie? Także moi drodzy, to by było na tyle. 6:40 zaczęłam, 19:05 tacho kończę i teraz co? Pauza do jutra, 11 godzin minimum, co najmniej. Jutro jest sobota. Wolałabym sobie pospać, nie? W każdym razie o którejś tam wstanę, zjem śniadanie i ten. I dojadę na tą bazę. Taki kajecik prowadzę. Już kiedyś wam mówiłam, już kilkanaście lat prowadzę. Przez przypadek, dlatego że kiedyś jak jeździłam dawniej parę 4-5 lat temu, 5 na międzynarodówce, to już wtedy prowadziłam, a zaczęłam, nie wiem, jeszcze wcześniej zaczęłam, tylko dlatego, że raz się pomyliłam i w ciągu 2 tygodni jazdy miałam 94 czy 95 godzin jazdy i jeździłam na Francję. To na Francji, wiecie jak to jest, że tam jak złapią do kontroli, to się bardzo drogo się płaci za to, nie? I jak ja wtedy wzięłam, to zobaczyłam, to powiem wam, że przez 28 dni, 29 dni, czyli prawie miesiąc, to miałam stracha w ogóle, jak jeździłam właśnie na Francję, tu po Niemczech, gdzie wtedy jeszcze Anglia, w ogóle Belgia itd., w ogóle tą Europę jak jeździłam, to miałam trochę stracha i się modliłam, żeby jak najszybciej ten miesiąc przeszedł i w ogóle już to, żeby to przeszło w ogóle poza ten okres, bo mi ten, bo tak to wszystko i od tamtej pory zaczęłam po prostu prowadzić taką rozpiskę i bardzo mi to ułatwia. Bo nieraz jest tak, że człowiek nie pamięta, czy ile miał tych 15 godzin, ile skróconych pauz i bardzo łatwo się jest pomylić, nie? To by było na tyle. Na razie. Hejka. Ciao.